Siemaneczko, witam was w 34. przedostatnim odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 1. W tym odcinku wyskilluję już postać na maksa, a więc głównie się skupię na skillowaniu naszej, na ekspieniu naszej postaci. Ale na sam początek właśnie wybieramy się jeszcze do świątyni śniącego, aby rozwalić tego głównego kapłana. I wtedy dopiero tutaj wrócę do kolonii i będę przyzywał. Właśnie mam tutaj kilka zwoi, właśnie przyzwanie właśnie armii ciemności, troszkę szkieletów, troszkę golemów i troszkę demonów, a więc trochę poziomów myślę, że na tym zyskam. To jest jakiś tam właśnie sposób na doświadczenie. No bo to nie jest, no przynajmniej ja tego nie uważam jako właśnie błąd albo coś takiego właśnie, albo jako takie oszustwo, ponieważ no tego nie ma nieograniczonej ilości, to jest ograniczenie i to jest tyle ile zwojów uda nam się zebrać, tyle właśnie możemy też na tym zyskać, a więc to jest też jakiś sposób na doświadczenie, ja to przynajmniej tak odbieram. No i myślę, że na tym z 3-4 poziomy uda mi się wbić. A więc jak mi się uda wbić te 3-4 poziomy, no to będzie całkiem nieźle. Fajnie by było właśnie skończyć z tym 50. poziomem, ale 10 poziomów to raczej wątpię, że mi się uda jeszcze tutaj wbić. Dobrze będzie jak wbiję, nie wiem, z 5-6 poziomów jeszcze. Póki co lecimy na tego głównego kapłana. Ja już tutaj się przygotuję w pierścień śmierci. No i lecimy na pełnej. Wiecie co, jeszcze tutaj miksturkę muszę i tak łyknąć. Jakaś 50, myślę, że wystarczy w zupełności. No i lecimy. Lecimy dalej. Szybko rozwalę właśnie tego kapłana, później wybierzemy się do Kawaloena, żeby nas nauczył jak posługiwać się łukiem i wtedy będziemy już mieli wyskillowaną postać. Nasza postać będzie nauczona wszystkich umiejętności, a więc będzie już całkiem nieźle, tylko jeszcze będziemy musieli popracować nad atrybutami, dlatego właśnie z tymi przyzwaniami muszę tutaj pokombinować troszkę. Ja to zrobię w nieco przyspieszonym tempie, ponieważ nagrałem wszystko, ale ustawię tam jakoś prędkość właśnie tego, żebym no razy 4 prędkość wtedy dam, jak będę przyzywał te potworki. Najwyżej przez ten czas nie będę nic mówił, tylko właśnie będziecie mogli zaobserwować, ile doświadczenia na tym można wbić. Żeby nie było, że coś robię właśnie poza odcinkami. Dobra, lecimy. Tutaj mamy tego kapłana. Tam dalej będziemy mieli, no właśnie jakichś strażników tam, takich już silniejszych nieco. Apokaliptycznych chyba, tak mi się wydaje. A ten co? Nic tutaj, zero reakcji na nas. Chyba się zwiesił. Dobra, 10 tysięcy doświadczenia, tchnienie śmierci. Tchnienie śmierci chyba sobie nawet te wrzucę. Ponieważ, no, tchnienie śmierci, no, jedno z lepszych zaklęć. Na pewno. Ups. Dopadli mnie, niestety. No i teraz ja ich dopadłem, okej. Jeszcze pozbieram z nich, mają tutaj... no nic przydatnego takiego, ale... warto i tak zebrać, jakaś ta miksturka zawsze mi się przyda może. Chociaż tych mikstur w sumie tyle mam, że wątpię i tak. Dobra, lecimy teraz na powierzchnię, lecimy do Kawaloena. Wbiłem kolejny poziom, 41. poziom.
całkiem nieźle. A więc lecimy. Lecimy, lecimy, lecimy. Ile ja mam tych zwojów? Z tego co pamiętam właśnie chyba 16 armii ciemności, tam z 30 kilka szkieletów. Chyba też 30 kilka demonów. No i z nie wiem, z ponad 10 golemów. A więc troszkę będę się musiał przy tym namęczyć. Ale jakoś damy radę najwyżej. Troszkę się pomęczę, ale będzie dobrze. Będzie warto na pewno. No i dobra, wracamy już do kolonii. Jakieś światło bym mógł w sumie tutaj puścić, ale... ale to już też chyba raczej zbędne. Dobra. Lecimy, lecimy, lecimy. I to będzie ten odcinek, właśnie będzie takim przygotowaniem do tej finałowego odcinka, ponieważ no wiadomo, walka ze śniącym musi być jakoś tutaj wyróżniona, dlatego wszystko inne chcę zrobić w tym odcinku, żeby na ten ostatni odcinek zostawić tylko tą walkę. Dlatego to będzie jakiś tam dłuższy chyba odcinek. Tak mi się przynajmniej wydaje. No zobaczymy zresztą, ile mi te przyzywanie tych potworków zajmie. Póki co lecimy do Kavaloena. Kawałek drogi jednak mamy. No ale jakoś tam się dostanę. W każdym razie. Gorzej by było, jakby taki wałek był nagle i na przykład, nie wiem, Kavaloen by mógł mnie nauczyć tylko adepta w posługiwaniu się łukiem, a nie mistrza, no to wtedy bym się nie nauczył tych wszystkich umiejętności już, ponieważ kodów, no to ja nigdy jeszcze nie używam, no po prostu nigdy nie używam, no to jest najgorsze, przynajmniej dla mnie. Dobra, łyżak. No, moim zdaniem właśnie wszystko co na kodach da się osiągnąć w gotiku i bez. Tylko trzeba troszkę wprawy, troszkę doświadczenia i troszkę zaangażowania. Twórcy to chyba wszystko dokładnie przemyśleli. Przynajmniej tak mi się wydaje. No tam czytałem nieco Eleksja ostatnio i już jest kilka nowych tam informacji. Będzie bardziej przypominał Godika niż Ryzena Elex. Wiadomo, te będą wybory różne. No i z tego co chyba doczytałem, może to nie było tak wprost powiedziane, ale wydaje mi się, że będzie kilka zakończeń. Ponieważ będziemy podejmowali tam jakieś tam decyzje, no i myślę, że będą one związane z końcówką, z zakończeniem. Możesz mnie nauczyć czegoś o myślistwie? To zależy tylko od tego, co chciałbyś wiedzieć. Możesz mnie nauczyć, jak sprawniej posługiwać się łukiem? Jako początkujący powinieneś zawsze pamiętać, że skuteczność strzelania z łuku zależy przede wszystkim od przyjętej postawy. Rozstaw stopy szeroko, ramiona unieś na tę samą wysokość, wstrzymaj oddech i strzelaj. Jeśli uda ci się trafić w szczególnie wrażliwe punkty ciała ofiary, nie będzie potrzeby oddawania drugiego strzału. Oczywiście początkujący strzelcy mogą tylko pomarzyć o trafieniu w czuły punkt, ale jeśli zastosujesz się do moich wskazówek, możesz liczyć na więcej trafień w cel. Okej, okay, jeszcze raz musimy do ciebie zagadać. Możesz nauczyć czegoś, to zależy tylko od... Jesteś już całkiem niezłym myśliwym. Teraz pora, abyś poznał resztę najważniejszych informacji. Dobry łucznik bierze pod uwagę wiele czynników zewnętrznych, ale robi to odruchowo, nieświadomie. Odkryj tajniki funkcjonowania twojego oka. Pamiętaj o sile naciągu i wyobrażaj sobie trajektorię lotu strzału. Ale przede wszystkim... Zawsze bądź czujny.
Opanowałeś już większość tajników strzelania z łuku. Teraz pozostało ci tylko rozwijać twoje umiejętności podczas polowania i walki. Okej. No i to było na tyle. Już się nauczyłem wszystkich umiejętności. W ten oto sposób. Słabe przedstawienie! Facet potykał się o własne nogi! Dobra, sklepiona. No, sklepionie wypyłujemy naszą nową umiejętność. Naszą nową umiejętność. Przymierzymy. No, no i całkiem się sprawdziło. Wiecie co, ja tutaj jeszcze podmienię jakieś amulety i pierścienie. Ponieważ właśnie potrzebuję troszkę więcej many. Przynajmniej przydałoby się nieco więcej many. Pierścień oświecenia to jest na pewno dobra opcja. No ale nie mam tutaj żadnej broni. Pięść Tyrolam, niech będzie. Faktycznie działają te twoje pojady, Kavaloen, dzięki. W każdym razie, niestety musiałem cię zabić. No ale... Ale dzięki tobie mam o 50 punktów doświadczenia więcej, a co najważniejsze, poznałem nową umiejętność i już będę miał wszystkie umiejętności, to znaczy już mam wszystkie umiejętności. Okej. Tutaj jest takie wolne pole, więc tutaj będę przyzywał moje potworki. A więc jeszcze przed tym jakiś zapis. No i na sam początek wyciągamy tutaj armię ciemności, myślę, że będzie dobra. A więc ja się z wami póki co żegnam jakby. I do usłyszenia no po tych wszystkich przywołaniach, ponieważ to troszkę zajmie.
Dobra, wiecie co, ja tutaj zaraz będę... no nie wiem, widzieliście to, po prostu to było dziwne. Demony nam pobiegły na stary obóz i miksturkę mi zostawili właśnie w ręce. Okej, dobra. Ja tutaj zapiszę, sprawdzę ile jeszcze mam miejsca na dysku i jakby co, to tutaj dokończę te przyzywanie tych demonów. Mi zostało jeszcze tylko 8. A więc prawdopodobnie do zaraz. Okej, co prawda miejsca mi zostało niewiele na dysku, ale jeszcze myślę, że dokończymy ten odcinek. Po prostu chcę to dokończyć teraz, a nie później. Dobra. Wyciągamy tutaj przyzwanie demona, no i tutaj jeszcze właśnie 8 demonów nam tylko zostało. 4000 doświadczenia zawsze do przodu. Okej, dobra. Zabiłem już wszystkie demony, teraz lecę do Diego nauczyć się troszkę zręczności, ile ja tutaj mam punktów. 40 punktów mamy, a więc 40 zręczności się nauczę i myślę, że w następnym odcinku tutaj też wrócimy. Ponieważ jestem wręcz w 100% jestem pewny, że wbijemy tam w świątyni śniącego jeszcze jakiś jeden poziom co najmniej. Fajnie by było, jakbym wbił więcej, ale myślę, że jeden poziom to jest 100%. Witaj! Możesz mnie czegoś... Tak. No i okej, tutaj po 5. Na maksa się uczymy. Nie mogę. Okej, i na tym kończymy też właśnie... ten odcinek. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, już ostatecznym. Na razie.